Ksiądz misjonarz pozwoli, że dzisiaj ja powiem słówko, a jutro oddam głos księdzu. Proszę Państwa, my mamy autorytet największy, mamy kogoś, kto uczy nas mądrości i kiedy różni ludzie zabierają się do dyrygowania nami, Polakami, niekiedy także tutaj pod krzyżem, to warto sobie spokojnie uświadomić to, że my mamy autorytet największy. To jest Pan Bóg. I On nam mówi, co i jak mamy czynić, jak mamy myśleć, jak mamy postępować. Nie potrzebujemy obcych, żeby nam dyktowali na polskiej ziemi, co i jak mamy organizować, co i jak mamy czynić, jak się mamy zachowywać i co mamy mówić. Prawdy wiary katolickiej, a w tym prawda o istnieniu Boga, to nie jest, powtórzę teraz jeszcze, partykularna i subiektywna opinia nas, katolików. Prawdy wiary katolickiej są obiektywną prawdą. Tak po prostu jest. Bóg jest. Życie wieczne jest. Jeśli ktoś się zatrzasnął jak kasa pancerna przed Bogiem, to jest jego problem. Ale to nie znaczy, że Boga nie ma. To jest problem serca i głowy zatrzaśniętej jak kasa pancerna przed jednoznaczną prawdą o Bogu. Tutaj Bóg robi z nami wspaniałe rekolekcje narodowe. Przypomina nam dyskretną obecnością krzyża, że Chrystus jest Panem tej ziemi. To Jego chcemy słuchać, Jego Ewangelią chcemy się kierować, według Jego słowa chcemy postępować. Taki obrazek oceńmy sami. Czy byłoby stosowne, gdyby po śmierci osoby nam bliskiej ktoś nam zaczął dyktować, że masz prawo jako żałobnik, szlachetne określenie, tylko rok czasu stać nad grobem swojej matki? Czy byłoby to stosowne? Proszę Państwa, to jest sprawa serca. Jak to dobrze, że żałoba nie jest reglamentowana ustawami i nakazami. Tyle, ile będzie trzeba, ile będzie czuło polskie serce, tyle będzie przychodziło tutaj, aby się modlić. Za Polskę, za tych, którzy zginęli, a nie znamy w dalszym ciągu ich ostatnich chwil i przyczyn tragedii, i za ich rodziny. Brawo! Brawo! Mamy prawo do tego, ażeby czuć się tutaj u siebie. Jeszcze raz powtórzę z szacunkiem dla wszystkich osób. Obcy nie będą nam dyktować na naszej polskiej ziemi, co i jak mamy robić. To jest nasza ziemia, to jest nasza stolica i to jest nasza szlachetna pamięć o tych, którzy zginęli rok temu pod Smoleńskiem. Niech dojrzewają nasze szlachetne myśli, niech dojrzewa tu pod krzyżem i w cichości naszej modlitwy w domu szlachetna postawa serca odważnego, abyśmy tak jak do tej pory przez ten rok
tak i w dalszym ciągu dawali wobec świata szlachetne świadectwo pamięci, prawdy i nadziei. Jeśli już ktoś chciałby koniecznie przyklejać nam jakąś etykietkę, po pierwsze, jesteśmy Polakami, to mówimy o sobie nie jako o żałobnikach, ale jako o Polakach, o ludziach pamięci, prawdy i nadziei. Takimi jesteśmy tutaj, pod krzyżem, razem z Chrystusem, ludźmi pamięci, prawdy i nadziei. Proszę Państwa, chciałbym jeszcze zakończyć jedną myślą taką trochę o charakterze informacyjnym. Pan Bóg i przełożeni pozwolili mi apostołować także za pośrednictwem internetu, za co Panu Bogu i moim przełożonym dziękuję. Myślę, że jakiś pożytek z tego jest. Staram się, żeby to było słowo klarownie, przejrzyste w duchu prawdy ewangelicznej i pożyteczne dla czytelników. Gdyby jakiś był niepokój czy znak zapytania, to chcę to jasno powiedzieć i publicznie. W internecie publikuję tylko i wyłącznie na własnym blogu. Tylko i wyłącznie. Z grzeczności pan doktor Stanisław Krajski przedrukowuje z mojego bloga kilka wstępnych zdań z nowych wpisów. No to jest jego grzeczność i taki mamy grzecznościowy układ. I to jest wszystko. Taka informacja, gdyby czasem znak zapytania się pojawił, czy jakiś niepokój. Publikuję jako kapłan, jako ja, ksiądz Jacek Bałęba, salezjanin, tylko i wyłącznie na własnym blogu w internecie. Może ta informacja komuś się kiedyś przyda. Ta informacja. Proszę Państwa, już czas na błogosławieństwo.